Dzień dobry Państwu, jestem ze Zbigniewem Krykusiem, który ma doktorat i nie może służyć Polsce i Polakom. To taka, wie Państwo, przypadłość. Podobno Gowin oświadczył, że szuka specjalistów za granicą. Proszę Państwa, to jest najwybitniejszy polski specjalista, zastępca Morawieckiego, czy mogą być lepsi zastępcy. Ale co Pana tu sprowadza, Panie Zbigniewie? Znaczy no, dziękuję bardzo za sympatyczne słowa pod moim adresem. Nie jestem specjalistą wybitnym w żadnej dziedzinie. Natomiast, panie redaktorze, no takie moje nieszczęście, że udowodniłem grupie funkcjonariuszy publicznych, głównie sędziów, prokuratorów, a przede wszystkim byłemu rzecznikowi praw obywatelskich, profesorowi doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Zollowi, wtedy, gdy był rzecznikiem praw obywatelskich, że no po prostu jak się korzysta z dostępnych źródeł i się czyta, to można znać prawo lepiej niż oni. I wtedy ta grupa funkcjonariuszy publicznych, to jest 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, tenże rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll, jego małżonka adwokat Wiesława Zoll, którzy w różny sposób uczestniczyli w sprawie o rozwód pomiędzy mną a moją żoną, prowadzonej od czerwca 1997 roku do kwietnia 2006 roku, postanowili uczynić mnie przestępcą. No i ja w szczegółach o tym wszystkim, bo nie będę w tej chwili zanudzał pana, parę razy rozmawialiśmy na te tematy, również przed kamerą, w wywiadzie dla pana o tym mówiłem. Pozwolę sobie odwołać się do materiałów, które są umieszczone na moim kanale, po pierwsze Polak, uruchomionym, bym powiedział, dedykowanym mojemu byłemu przełożonemu przez 4 lata, w latach 2002, od października 2002 roku do października 2006 roku byłem podwładnym Mateusza Morawieckiego. On był wtedy dyrektorem pionu wspierania biznesu. Ja dyrektorem obszaru zarządzania kupami, nieruchomościami i kosztami raportowałem bezpośrednio do niego. No pan jest teraz na ulicy, nasze kamienice, wasze ulice. To zgadza się wszystko. Panie redaktorze, jeśli ten wątek by podjąć, to myślę, że przed nami jest dużo gorzej niż sobie państwo, którzy ten materiał będą oglądać, wyobrażają. Ale żeby wrócić jeszcze do tych kilku słów wstępu. Ten kanał, gdy po latach, w sumie już kilkunastu, doświadczania patologii, eskalowania tej patologii wobec mnie i mojej rodziny przez autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach, to znaczy przez sędziów, przez prokuratorów. Przepraszam, że się uśmiechnąłem, ale wie pan, okupanci to nie są nieskazitelne charaktery. Znaczy, panie redaktorze, ale to ja osiągnąłem to, co chciałem. Pan się zaczął śmiać, jak pie. Jak no, pie. No tak, bo ja pamiętam, jak żeśmy pierwszy raz nagrywali tutaj na placu bodajże Konstytucji, to już chyba było chyba z 10 lat temu, czy 8 już, o, już wiele, nie pamiętam. Wiele, tak. A pan w dalszym ciągu tutaj jest premier pański bezpośredni przełożony i nikt nie może sprawy załatwić w państwie rzekomo prawa. Znaczy, panie redaktorze, w tym to właśnie nie chodzi o załatwienie, tylko o postępowanie na podstawie prawa i w granicach prawa. Nie, okej, okay, trzymajmy się tego słowa załatwienie. To jest słowo powszechnie używane dla określenia sytuacji, w której ta właśnie sytuacja budząca wątpliwości w ostateczności staje się klarowna dla wszystkich uczestników, prawda, zdarzenia, którego ona dotyczy. Wtedy, gdy pracowałem jako podwładny Mateusza Morawieckiego, nasz pracodawca, a to był Bank Zachodni WBK S.A., realizował strategię pod tytułem po pierwsze klient, PPK, z doskonałymi wynikami, z doskonałymi efektami. Klientami dla nas byli, dla pracowników banku, dla kadry kierowniczej banku, byli klienci zewnętrzni, zatem ci, którzy przychodzili, czy to żeby składać depozyty, czy to żeby brać kredyty, czy też instytucje, jeśli chodzi o bankowość korporacyjną. Czy to tak zwane trudne kredyty, bo ja wiem coś na ten temat, bo jak Gronkiewicz-Waltz była z wiarygodnego źródła, dostałem informację, że w czasie transformacji tak zwanej ustrojowej to były pewne osoby, które podjeżdżały mikrobusami z workami pieniędzmi i to były tak zwane te trudne kredyty. To znaczy, jeśli chodzi o mnie, ja niewiele z okresu, wiele o tym słyszałem z wieloma osobami, które w różny sposób doświadczały skutków działań, o których pan mówi, miałem do czynienia, natomiast Sam Frasyniuk osobiście mi poświadczył tutaj właśnie w tym miejscu, bo była manifestacja, Frasyniuk mi powiedział tak, że każdy, kto chciał, dostał 90 milionów złotych. No, skoro mówił, to pewno tak było. Natomiast idzie władza, proszę pana, dowód osobisty zaraz panu dam. Pan chce, tak? Tak, proszę pana. Kręcimy materiał. Nazywam się Rafał Gawroński. A ja nazywam się Zbigniew Krykus. I pan nam przeszkadza, ale to nie szkodzi, bo ja panu dam dowód osobisty i... Tak. I ja udzielam wywiadu panu redaktorowi. Oto jest mojego syna, przepraszam. A to jest mój.
Tak. A ten pan to jest zastępca pana obecnego szefa, pana Morawieckiego. No, to przed banku WBK. Pan Zbigniew Kękuś. A moje nazwisko Rafał Gawroński jest powszechnie znane. No nie przy sobie, mam w samochodzie, ale wie pan, nie będę chodził, wystarczy dowód osobisty, proszę pana. Ale proszę powiedzieć, czy my naruszamy prawo nagrywając tutaj materiał? Nie, okej. Okay. No ale wie pan, no coś się dzieje, wie pan. Dobra, to my sobie rozmawiamy, pan niech robi swoje, a my robimy swoje. Zatem, panie redaktorze, ta strategia PPK, po pierwsze klient, wdrażana przez zarząd, w tym przez Mateusza Morawieckiego, przynosiła doskonałe efekty dla wszystkich klientów zewnętrznych, tak, i dla klientów wewnętrznych, czyli dla pracowników banku. Pomyślałem sobie zatem, po kilkunastu latach naruszania kiedyś moich małoletnich, teraz już podrastali dzieci, praw obywatelskich, konstytucyjnych, ustawowych, że może podpowiem Mateuszowi Morawieckiemu, który jako mój były kolega z pracy jest dla mnie ogromnym rozczarowaniem, bo oceniał mnie, myśmy, jak powiedziałem, pracowali razem przez 4 lata, oceniał mnie zawsze bardzo wysoko, przyznawał mi najwyższe oceny. Były co rok tak zwane performance review, czyli coroczne oceny pracownika. Ja wspomniałem, oceniał mnie zawsze bardzo wysoko. A gdy został prezesem Rady Ministrów, to przyłączył się do grupy osób... No to zapomniał o panu. Zapomniał o mnie, wobec tego ja mu przypomniałem uruchomieniem kanału Po pierwsze Polak, tak, że była strategia realizowana przez naszego pracodawcę i wdrażana przez niego jako członka zarządu pod tytułem Po pierwsze klient, i dedykowałem mu ten właśnie mój kanał PPP, Po pierwsze Polak, na którym prezentuję mnóstwo dowodów, dokumentów, skanów poświadczających sytuacje, które w ostateczności sprawiły, no, że po raz kolejny tutaj się znajduję, bo już no tak, jeszcze za czasów rządu prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, który również doskonale chronił ten układ, ten system antyludzki, nieludzki, jako prezes Rady Ministrów i w tym samym czasie będąc również posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem moje pierwsze kontakty tutaj z biurem podawczym, to jest sprzed wielu, wielu lat, biurem podawczym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No a dzisiaj wziąłem się tutaj stąd, że ponieważ byłem przez 10 lat ścigany za popełnienie 18 przestępstw za pośrednictwem internetu. Bardzo łatwo było sprawdzić, czy to ja te przestępstwa rzeczywiście popełniłem. To chodziło o znieważenia, zniesławienia. Wystarczyło sięgnąć po numery IP komputerów, po numery IP serwerów. Wystarczyło było zrobić, to jest ABC, prawda? No postępowania tak karnego, jeśli chodzi o przestępstwo popełnione za pośrednictwem środka. No ale nikt po to nie sięga, po te formalne dowody, bo każdemu zależy na to, żeby pana ścigać. No nie, bo obowiązuje cały czas zasada, jak on się nazywał, wyższej, tak? Tak, że dajcie mi człowieka, ja znajdę paragraf. Wobec tego prokurator, która prowadziła postępowanie przygotowawcze, to była pani Radosława Lidan, dziękuję bardzo, z prokuratury rejonowej Kraków Śródmieście Wschód. Afery prawa. I również kanał Po pierwsze Polak. PPP. PPP, no właśnie. No, kontynuujmy. I po tych wszystkich latach, kłaniam się, po tych wszystkich latach tych właśnie moich doświadczeń, kiedy to 10 lat ścigano mnie za czyny, których nie popełniłem, bo powtarzam jeszcze raz, ABC, to myślę, że to dziecko wyższej klasy szkoły podstawowej wiedziałoby, w jaki sposób ustalić, kto umieszczał materiały w internecie. A nie wiedziała o tym prokurator Radosława Lidan i osoby nadzorujące prowadzone przez nią postępowanie. To była pani prokurator Jaryczkowska, prokurator Piotr Kosmaty, później ściągnięty przez Ziobrę do prokuratury krajowej. On jest teraz w prokuraturze krajowej. No tak. Prokurator Kowalczyk i Kuśnierz. Przepraszam, że panu przerwę. Panie Zbigniewie, z czym pan przyszedł tutaj w ogóle, bo ten dokument, który jest arcyważny, który pan złożył, już złożył tutaj, tak? Złożyłem, tak, jak pan widzi, 23 września 2019 roku jest pieczęć, tak? Kancelarii, Biura Podawczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I żeby skończyć poprzednią myśl, przez 10 lat ścigano mnie za czyny, których nie popełniłem. Z powodu ścigania mnie wyrzucono mnie dwukrotnie z pracy. Z powodu aktu oskarżenia wyrzucono mnie z pracy w ING Banku Śląskim. No tak, bo proszę pana, no kryminalista nie może pracować na najwyższych stanowiskach w państwie. Nie, no pan mnie przecenia, panie redaktorze, jaki kryminalista? No, to były pana, popierdółki, słowa. Proszę to pana, były słowa. To za morderstwo się ściga rok czasu. No maksymalnie do 4 lat, jak tam się postępował. A pan 10 lat, proszę pana, pan przebija wszystkich morderców. Panie redaktorze, nie tylko tym przebijam. Myślę, że niewielu jest takich
nieskromnie powiem, na świecie, z całą pewnością ani jednego w Polsce, żeby był ścigany za popełnienie 18 aż przestępstw. Proszę pana, i skazany. I wirtualnych. I to wirtualnych, i to w odniesieniu, i to za przestępstwa, które miały być popełnione na szkodę autorytetów moralnych o nieskazitelnych charakterach. Po prostu sędziowie, prokuratorzy, jak pan to mówi, ZOL. To zawsze się mnie to śmieszy. Przypomina mi to kabaret Monty Pythona. Wie pan, no, ale chciałbym powrócić do tego wątku tych nieskazitelnych charakterów, bo wie pan, pierwsi sekretarze to też byli nieskazitelne charakterzy, tylko to były debile, którzy, ale mieli, proszę pana, telefon. To mi się bardzo podoba, to nawiązanie mi się bardzo podoba, panie redaktorze. Proszę pana, one się na niczym nie znali, ale mieli telefon. Proszę pana, jak sekretarz brał za telefon, to był ruch w interesie. Proszę pana, wszyscy musieli tutaj beknąć. I tutaj jest podobna historia, że nikt się na niczym nie zna, ale jak się telefon uruchomi, proszę pana, to lecą gumoty. I panie redaktorze, dlaczego uradował mnie pan tym nawiązaniem do pierwszych sekretarzy, bo nic się nie zmieniło. Tak jak tamta władza, jeśli chodzi o traktowanie obywatela przez władzę, tak jak tamta władza, osobę, obywatela, który, mówią, że do komunii oczywiście, tak, który kontestował sposób sprawowania władzy, zamykała w szpitalach psychiatrycznych, wyrabiała opinie niepoczytalne, chorych psychicznie. No ja musiałem być na emigracji, bo ja byłem szczególnie niebezpieczny osobnikiem. Znam historię, ja wiem. Azyl polityczny dostałem na Zachodzie i przyjechałem podobno, bo Wałęsa zapraszał wszystkich Polaków do robienia interesu, przyjechałem do mojego kraju i zostałem ograbiony w majestacie prawa. No panie redaktorze, ale wszyscy znają pana w tej chwili tylko i wyłącznie jako takiego, który publikuje materiały z między innymi takimi przestępcami jak Kękuś, no tak, a pana przeszłości, tej szlachetnej, albo nawet tej neutralnej, tej normalnej, nie zna nikt. To jest dokładnie tak samo skok w bok na sekundę, tylko jak z Piotrkiem Rybakiem. Wszyscy wiedzą, że Rybak podpalił kukłę Sorosza, ale nikt nie wie o tym, że to jest polski przedsiębiorca, którego wykiwano na 2 miliony złotych. No właśnie. Tak się rujnuje opinię, tak się niszczy ludzi. I teraz skąd się, żeby wracając do wątku, skąd się wziąłem tutaj? Wcześniej ścigano mnie przez 10 lat za czyny, których nie popełniłem, skazano. No, z powodu tego postępowania dwukrotnie wyrzucono mnie z pracy. Raz z banku ING Banku Śląskiego. Później byłem dyrektorem w spółce Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT. Byłem dyrektorem pionu infrastruktury. Tam z kolei minister Skarbu Państwa Aleksander Grad zażądał, żeby zniknęły materiały, które o mnie były w internecie pod groźbą, że jeśli nie znikną, to mnie wywalą z roboty. No i mnie wywalili, bo poinformowałem o tym prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska pismem, które właśnie tu złożyłem w styczniu 2009 roku. No, a może tutaj na biuro podawczym jest taka niszczarka. Wkłada pan dokumenty i idzie od razu do niszczarki, a ktoś to przeczyta i mówi, nie, ten facet to jest ten. I mają swój wewnętrzne kody, które tam patrzą, a kto to nasłał, a z tym facetem to trzeba skończyć. No tak jest, on jest, ja myślę, że jeśli wziąć pod uwagę czasokres, bo tu dużo makulatury wpływa, tego, co się ze mną dzieje, co ze mną wyprawiają. Jeśli wziąć pod uwagę, że to wszystko zaczęło się jeszcze za czasów tamtej żydokomuny, bo jeszcze prezydentem był Kwaśniewski, później były rządy Komorowskiego, później były, teraz są rządy Dudy i oni wszyscy mnie traktują, nie tylko oni jako prezydenci, ale cała armia funkcjonariuszy publicznych wszystkich rodzajów władzy. To znaczy tak władzy wykonawczej, jak i władzy ustawodawczej, jak i władzy sądowniczej. Ale pan popełnił zasadniczy błąd, panie Zbigniewie. Aha. Bo pan nie ma żony Żydówki. Jakby pan miał żonę Żydówkę, to by pan już tutaj był ministrem. Nie, no dobra, panie redaktorze, to popełniłem jeszcze większy błąd. Nie urodziłem się Żydem. No, ale podobno w trzecim pokoleniu można zostać. Tak? Tak, ale to nie jest pewne. Ale to, panie redaktorze, też zależy, czy bycie Żydem to jest kwestia etniczna, czy to jest kwestia religii, czy jest to wręcz kwestia ideologii, jak niektórzy mówią. Jak mówi na przykład Kevin McDonald, że to nie jest religia, tylko to jest ideologia. To jest judaizm. Judaizm to jest przewodnictwo. Szlachty. Arystokracji. Nie, to oni nie są arystokratami, bo jak ja widzę, jak przyjeżdżają do Warszawy, to się nie zachowują, jak na arystokratów przystało. To jest niska kultura. Panie redaktorze, jaka to jest kultura, to dla mnie najlepszym przykładem. No nie będzie walców wiedeńskich, nie będzie elegancji Francji, tylko przychodzą, wie pan, w tych i
nie mówią po jidysz czy hebrajsku, tylko mówią albo po francusku, albo po angielsku zaraz, jak się człowiek do nich zbliży. A tak to wewnątrz, to rozmawiają między sobą w swoich dialektach. To taka, wie pan, to tak jakby się troszeczkę kamuflowali tutaj, że jak przyjeżdżają. Wie pan, z tymi generalnie nie mam w ogóle kontaktu, jeśli to sporadycznie, natomiast mam kontakt z polskimi Żydami i wrócę jeszcze raz do nazwiska Andrzeja Zolla, guru żydostwa polskiego. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były rzecznik praw obywatelskich, były przewodniczący Komisji Kodyfikacji Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, były przewodniczący Rządowego Centrum Legislacji i tak dalej, i tak dalej. Nie ma chyba nagrody, której przyznają władze, media, tak świeckie, jak i katolickie, której Zoll by nie dostał. A to jest ale po prostu... Ale proszę pana, pan tutaj szlachetną rodzinę, proszę pana, pomawia, bo dziadek Zolla, proszę pana, był wybitnym prawnikiem faszystowskiej, proszę pana, hunty, przewodnictwa w ogóle rasy aryjskiej, proszę pana, oni stanowili rasę panów i ustanawiali prawo do tej rasy panów. Uszczegółowić, panie redaktorze, to dziadek profesora doktora habilitowanego poniemieckiego Żyda Andrzeja Zolla, profesor Fryderyk Zoll, był członkiem hitlerowskiej Akademii Prawa Niemieckiego.